Bonjour, je m'appelle Magda Sasal. Et je voudrais vous présenter le musée de Katyn, qui est une partie du musée de l'armée polonaise de Varsovie. C'est un musée typiquement narratif. Le plus simple serait que je vous montre toute l'exposition et que je vous raconte ainsi l'histoire. Je sais que, bien sûr, nous savons tous ce qu'était le crime de Katyn, mais permettez-moi de commencer par le début. Muzeum Katyńskie to miejsce kontemplacji i pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Zbrodnia katyńska jest to mord na około 22 tysiącach polskich jeńców i więźniów wziętych po niewoli po 17 września 1939 roku. Słychać? Mhm. Który został dokonany przez oddziały NKWD wiosną 1940 roku i co ważne pozostawił po sobie bardzo istotny ślad na kartach dziejów polskich. Mocą decyzji Łowientria-Berii z 5 marca 1940 roku uznano wszystkich jeńców przetrzymywanych w obozach specjalnych Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie oraz w więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi za wrogów władzy sowieckiej. Rozpoczęte w kwietniu 1940 roku rozstrzeliwania zatrzymanych trwały do połowy maja. Oficerów przetrzymywanych w Kozielsku transportowano do lasu katyńskiego, gdzie rozstrzeliwań dokonywano nad otwartymi grobami oraz w piwnicach sąsiednich willi NKWD. Więźniów ze Starobielska dowożono do Charkowa, gdzie mordy dokonywano w piwnicach urzędu NKWD, a ciała chowano w dołach śmierci w lesie w Pietichatkach. Jeńców z Ostaszkowa przewożono do Kalinina, czyli dzisiejszego Tweru, i grzebano ich w zbiorowych mogiłach w Miednoje. Ciała ofiar zestrzelonych według listy ukraińskiej złożono w lesie w Bykowni. I niestety do dzisiaj nie są znane nazwiska około 3870 osób z tak zwanej białoruskiej listy katyńskiej, natomiast ich ciała najprawdopodobniej, chociaż nie jest to potwierdzone, są pochowane w Kuropatach. Zbrodnia katyńska, co bardzo ważne, nie zamyka się jedynie na roku 1940. Są istotne również tak zwane implikacje Katynia, a więc wszelkie działania, które nastąpiły później. Represje wobec rodzin jeńców, wywózki, rozmaite represje, a także propaganda i długoletnie milczenie na arenie międzynarodowej o sowieckim ludobójstwie. Historia masowych egzekucji była początkiem trudnej historii Polaków pod okupacją sowiecką. Dopiero po około 50 latach właśnie zakłamania prawda o szeroko rozumianym Katyniu znalazła swój dom w Muzeum Katyńskim. Początki Muzeum Katyńskiego sięgają wczesnych lat 90., kiedy to po zmianie ustroju w państwie polskim, a także przy silnym wsparciu rodzin katyńskich, potomków ofiar mordu katyńskiego zaczęło się formować Stowarzyszenie Federacji Rodzin Katyńskich. Dzięki współpracy z rządem polskim oraz Ministerstwem Obrony Narodowej w końcu 1992 roku podjęto oficjalną decyzję o utworzeniu Muzeum Katyńskiego jako oddziału Muzeum Wojska Polskiego. Jego pierwszą siedzibą były kazamaty Fortu Czerniakowskiego w warszawskiej Sadybie. Niestety, na skutek złych warunków lokalowych, które tam panowały, artefakty zostały przeniesione do siedziby Muzeum Wojska Polskiego, którego oddziałem właśnie jest Muzeum Katyńskie, gdzie w 2011 roku otwarto wystawę pod tytułem Pamięć nie dała się zgładzić. Z uwagi na powiększające się zbiory, archiwalia napływające głównie od rodzin, a także przekazywane przez Radę Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa artefakty pochodzące z prac sondażowych ekshumacyjnych, rozpoczęto w 2010 roku pracę nad adaptacją kaponiery na terenie Cytadeli Warszawskiej jako już docelowej siedziby oddziału. Otwarcie nowej siedziby Muzeum Katyńskiego odbyło się 17 września 2015 roku. Placówka została wkomponowana w mury warszawskiej Cytadeli, gdzie dopisała do dziejów carskiej polityki represyjnej wobec narodu polskiego jej sowieckie apogeum. Symbolika zawarta w narracji wystawowej, którą za moment Państwu właśnie ją przedstawię, pozwala na poznanie, a zarazem dotknięcie tejże zbrodni przez zwiedzających, a co za tym idzie indywidualny odbiór tragicznej historii polskiego narodu na przestrzeni dziesiątek lat. Każda z instalacji przedstawionej na wystawie stałej muzeum przedstawia bowiem kolejne etapy drogi ofiar, ich rodzin, a także walki o ukazanie praw do światu. Zwiedzanie Muzeum Katyńskiego rozpoczyna się od momentu przekroczenia bramy murów Cytadeli Warszawskiej. Zwiedzającym okazuje się pierwsza z instalacji przedstawionej na wystawie stałej muzeum,
Aha, przepraszam. Zwiedzającym ukazuje się pierwsza z instalacji tak zwana warta, czyli symboliczna przestrzeń odnosząca się do miejsc, które przez lata skrywały prawdę o mordzie katyńskim. Jest to obszar, który wyznaczają regularnie zasadzone drzewa, które stoją niczym wojsko na apelu. Środkiem prowadzi ścieżka biegnąca wzdłuż uskoku terenowego. Jej kształt symbolizuje bliznę, czyli wyraz cierpienia, jaki pozostawiły po sobie wydarzenia z 1940 roku. Zaciemnienie przejścia na placu apelowym i jego kontrast to odniesienie do mroków tajemnicy i światła prawdy. Jest to także pierwszy etap przejścia ze świata żywych przestrzeń sakrum, które czeka na zwiedzających w budynku kaponiery, gdzie mieści się wystawa stała. Schodząc po terną, czyli wąskim korytarzem już w docelowym budynku muzeum, zwiedzającym towarzyszy instalacja Zaginieni. Na ścianie prezentowane jest nagranie obrazujące zacienione, nieostre sylwetki, wyłaniając się z cienia przy cichym odgłosie stukotu obcasów, z każdym krokiem nabierają one ostrości. Przy końcu drogi możemy rozpoznać w nich polskich oficerów. Żołnierze idąc przenikają, wnikają i rozpływają się w tunelem. Zwiedzający idą z nimi ramię w ramię i tym samym wchodzą w historię zbrodni katyńskiej. Pierwsze piętro kaponiery zajmuje część wystawy zatytułowana Odkrywanie. Motywem przewodnim wykorzystującym architekturę miejsca jest imitacja przełamanego nieśmiertelnika umiejscowionego w łukach budynku. Stanowi on tło dla gablot multimedialnych, jest elementem dekoracji ścian bocznych, zawiera w sobie tak zwaną oś czasu, będącą przewodnikiem po historii Polski od czasów odzyskania niepodległości w 1918 roku. Instalacja symbolizuje jeden z wielu nieśmiertelników znalezionych w dołach śmierci, które są tym samym symbolem naszego żołnierza. Przechodząc przez salę, zwiedzający mogą zapoznać się z informacjami dotyczącymi życia społecznego II RP i wydarzeniami na arenie międzynarodowej, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej. Zamontowane multimedia w nowatorskim sposób obrazują uwięzienie polskich żołnierzy i policjantów przez wojska sowieckie. Pokazują listy i kartki wysyłane przez nich do rodzin z obozów specjalnych NKWD. Ważną formą przekazu są tablice multimedialne z uporządkowanymi chronologicznie wydarzeniami z II wojny światowej. Część z nich umiejscowiona jest w specjalnych skrzyniach, ekspozytorach. Skrzynie stopniowo pokrywają się blachą cynkową i przybierają postać sarkofagów broniących się przed dostępem. W bardzo ograniczonym stopniu uchylają klauzule ściśle tajne. Na wystawie zadbano o ukazanie historii rodzin uwięzionych w obozach specjalnych i więzieniach Ukrainy i Białorusi. Przedstawiono czystkę etniczną na kresach wschodnich II RP, szlak deportowanych przez nieludzką ziemię i ich dalsze losy po zmianie sytuacji na arenie międzynarodowej. Po wprowadzeniu w historię Katynia następuje odkrywanie prawdy w sposób symboliczny wyrażone przez wejście w przestrzeń laboratorium, pracownię fotograficzną. Nad stołami ze szklanymi kuwetami znajdują się instalacje z czerwonym oświetleniem charakterystycznym dla procesu ciemni. Zatrzymane kadry wywoływanych klisz negatywów rodzą refleksję, iż zawarta na taśmie fotograficznej prawda na zawsze miała pozostać ściśle tajna. Do pracowni laboratorium przylega szczelina ekshumowani, gdzie wyświetlone są niezwykle ważne fragmenty filmów z niemieckich ekshumacji przeprowadzonych w kwietniu 1943 roku, które ujawniły prawdę o Katyniu, oraz sowieckich ze stycznia 1944 roku, mających na celu zrzucenie winy za zbrodnie na Niemców. Materiał wyświetlany jest na ścianie zakrytej metalem, który można oglądać poprzez wyciętą poziomą szczelinę. Zabieg ten nie tylko uniemożliwia najmłodszym dostęp do drastycznych materiałów, ale jest też symbolem szczeliny czasu, prawdy stanowiącej wyłom w zawartej tafli z mowy milczenia o zbrodni katyńskiej na arenie międzynarodowej. Zwiedzające wystawę mijają w każdej sali wolno stojące pionowe płyty z piaskowca, na których zamontowane są portrety i wyryte biogramy osób zasłużonych dla poznania prawdy o Katyniu. Końcowym etapem ekspozycji na pierwszym piętrze jest część symbolicznie nazwana Kłamstwo. Przedstawia dzieje kłamstwa katyńskiego i podejmowane próby walki z nimi. Ekspozycja kreśli kwestię katyńską w procesie norymberskim w Polsce w okresie komunizmu oraz w ZSRR. W szafach przechowywana jest pamięć zarówno w formie multimediów, jak książek, teczek i albumów. Prezentowane są prace autorów wydawanych na emigracji, często narażających w ten sposób swoje życie, a także współczesnych, nadal starających się poznać i przedstawić prawdziwy przebieg zbrodni katyńskiej. Po zapoznaniu się z
pierwszą częścią ekspozycji Muzeum Katyńskiego. Zwiedzające specjalną windą platformą zjeżdżają na poziom zero. Całe dolne piętro kaponiery jest niezwykłą podróżą w głąb mogił. Symbolika tej przestrzeni jest równie niezwykła, co wstrząsająca. Zwiedzający są w pomieszczeniu znajdującym się poniżej poziomu gruntu. Ziemne ściany nie pozwalają zapomnieć o znajdowaniu się w przestrzeni mogił. Pokryte szromem przemarznięte połówki nieśmiertelników symbolizują zatrzymany w miejscu czas. Przestrzeń relikwie, tak nazwana, jest sercem Muzeum Katyńskiego. To tu zgromadzone są należące do pomordowanych przedmioty wydobyte z dołów śmierci. Dla pogłębienia skupienia zwiedzającego przestrzeń ta została umieszczona prawie na końcu drogi zwiedzania, tak by doświadczenie kontaktu z eksponatami było jak najbardziej osobiste i poruszające. I tutaj chciałabym dodatkowo, nie ma pana. Tak? Tak. A tutaj chciałabym jeszcze dodatkowo powiedzieć, że w większości osoby bezpośrednio związane ze zbrodnią katyńską, czyli potomkowie ofiar zbrodni katyńskiej, którzy przyjeżdżają do nas, są to osoby, którym często niełatwo jest móc pojechać na Ukrainę, Białoruś, do Rosji, czyli w miejsca tych cmentarzy, gdzie są pochowani ich bliscy. Gdzie są Tym samym przyjście do Muzeum Katyńskiego i stanie między pamiątkami i relikwiami z grobów, czyli często po prostu pamiątkami po tych bliskich i tych zmarłych, jest tym samym taką swoistą formą wizyty na cmentarzu i możliwością bycia blisko swoich bliskich. I jest to taka najbardziej osobista część naszej wystawy, która też jest najbardziej emocjonalna. I bardzo często w tej części ludzie potrafią spędzić nawet kilka godzin po prostu będąc w pobliżu tych materiałów i tych obiektów. Środki aranżacyjne wykorzystywane w tej części odchodzą od multimediów, skupiają się na artefaktach grobowych. Pozornie drobiazgi w obliczu tragedii nabierają nowego znaczenia i mocy, towarzyszyły ofiarom w ich ostatniej drodze. Ta część ekspozycji jest miejscem wyciszenia, modlitwy, skupienia. Wyzwala silne emocje u zwiedzających, pozwala analizę tamtych wydarzeń i osobiste ich przeżycie. Jedyne multimedia wykorzystane w tej przestrzeni to wyświetlane twarze ofiar zbrodni katyńskiej. Miejsce, przy którym potomkowie zamordowanych potrafią spędzić długie godziny, kontemplując i oczekując na pojawienie się swoich bliskich. Podczas zwiedzania wystawy przebijają się również ciche nagrania audio osób opowiadających historie swoje i swoich rodzin związane ze zbrodnią katyńską i jej ofiarami. Ostatnia sala, która jest w tej części Muzeum Katyńskiego, to tak zwane więzienne osaczenie, czyli przestrzeń winy i brak kary do dnia dzisiejszego. W kioskach multimedialnych ukryte są listy gończe za oprawcami. Zwiedzający patrzą im prosto w oczy przez tak zwane charakterystyczne dla cel więziennych Judasza. Po opuszczeniu budynku kaponiery poprzez stalowe wrota przechodzimy do ostatniej części już zewnętrznej ekspozycji Muzeum Katyńskiego. Są to wrota wzorowane na piwniczych wrotach prowadzących do katowni w Charkowie. Zwiedzający udają się w część zewnętrzną ekspozycji, czyli tak zwany tunel śmierci, a następnie Aleja Nieobecnych. Podczas tego przejścia towarzyszą im granitowe postumenty z wyrytymi nazwami profesji, które reprezentowali zamordowani, na przykład lekarz, architekt, prawnik, pisarz, nauczyciel, urzędnik, aktor, pilot, naukowiec. Są one bezimienne i jednocześnie w sposób uniwersalny dedykowane wszystkim tym, których zabrakło w niepodległej Polsce. Aleją Nieobecnych zwiedzający dochodzą do ostatniej, przedostatniej już części, czyli do tego epitafium, też równie niezwykłego i ważnego miejsca, w którym pozostawiono ściany, imitacje kartek książki, na których wybite zostały listy ofiar. W sklepionej jak kaplica budowli postawiono pomniki z nigdy niegasnącym ogniem, światłem dla pomordowanych. Na szybach umieszczone zostały symbole religijne: krzyż rzymsko-katolicki, krzyż ewangelicki, krzyż prawosławny, gwiazda Dawida oraz półksiężyc. Kompozycja podkreśla ekumeniczny charakter tego miejsca i przypomina, że wśród ofiar mordu katyńskiego były osoby różnych wyznań. Jest to ostatni element wystawy stałej Muzeum Katyńskiego. I tutaj również jeszcze bym dodała, ponieważ my nie mamy. Tutaj na tych wszystkich mamy cztery pomieszczenia. W trzech pomieszczeniach są tablice z wyrytymi nazwiskami. Nous avons trois salles où sont gravés les noms. W ostatnim, czwartym pomieszczeniu pozostawiliśmy pustą tablicę. Nous avons laissé une plaque vide dans la quatrième chambre. Która symbolizuje tak zwaną białoruską listę katyńską i te nieznane nazwiska. Pour symboliquement rendre ces
cette liste de Katyń de Belarus, où les noms ne sont pas connus. Tutaj oczywiście jest nasza nadzieja, że kiedyś ta tablica będzie mogła się wypełnić, ale mimo wszystko również pamiętamy o tych osobach. Nous pouvons avoir qu'un jour nous pourrons remplir ce i dla nich tableau, również świeci się światło w epitafium. Nous souvenir de ces personnes et la lumière de l'épitaphe brille aussi pour eux. I również wrócę teraz. Emocje u zwiedzających wygasają w szczelinie z umieszczonymi w niej schodami, którymi zwiedzający kroczą do świata żywych. Na ścianach z boków szczeliny, niejako wyłożonych deskami chroniącymi przed osuwaniem się ziemi, odciśnięte są przedmioty. Są przedmioty odnajdywane w zbiorowych mogiłach, orzełek z czapki, medal nieśmiertelnik. Ta pełna surowości architektura, odwołując się do intelektu, porusza bardziej niż takie tradycyjne pomniki. I na tym etapie kończy się zwiedzanie Muzeum Katyńskiego. Zamysłem tego miejsca z uwagi na jego tragiczny, osobisty i zarazem narodowy charakter było ułatwienie zwiedzającym zrozumienia historii zbrodni katyńskiej. Bezpośredniość przekazu miała na celu wpłynięcie na percepcję gości i ich wewnętrzną przemianę, tak aby pamięć o Katyniu nadal trwała. I teraz jeszcze na koniec chciałabym też dodać od siebie. Pour terminer encore quelques mots de ma part. Muzeum Katyńskie to nie jest tylko ekspozycja. Le musée de Katyń n'est pas seulement une exposition. To są też poszczególne historie. Ce sont des histoires particulières. To są historie nie tylko samych ofiar, ale również ich rodzin. Ce sont des histoires de victimes, które były również tragiczne. Są to historie souvent deportacji. Des histoires très tragiques avec des deportations. Także innych działań wojskowych w czasie II wojny światowej, które dotykały dzieci, mężów, znaczy już nie mężów, de l'histoire militaire de la Deuxième Guerre mondiale qui concernait leur père, leur mère, leur femme, leurs enfants. I mamy to szczęście, że nadal do naszego muzeum przychodzi wiele osób, potomków ofiar zbrodni katyńskiej, którzy przynoszą nam materiały, pamiątki, zdjęcia, listy i dzielą się osobistymi historiami, które możemy spisywać, nagrywać i pokazywać dalej. W naszych zbiorach mamy 20 tysięcy artefaktów grobowych, obiektów grobowych, wydobytych z grobów i z dołów śmierci. 48 tysięcy dokumentacji. 48 dokumentów d'archives. I teraz jeszcze jesteśmy tutaj, spotkaliśmy się, są to instytucje pamięci, miejsca martyrologii. Nous nous rencontrons ici en tant que représentants de lieux de mémoire, des institutions du martyrologue. I mówimy o trudnej historii i ważne jest, żeby starać się mówić o niej jak najwięcej, w jak najróżniejszy sposób, żeby móc dotrzeć i do młodych, de manière la plus diverse pour atteindre aussi bien les jeunes que les plus âgés. I myślę, że jako tacy muzealnicy mamy swoją misję i nasza praca polega na tym, żeby ludzie jak najwięcej myśleli i mówili o tym, o czym opowiadamy. Notre mission est de faire connaître le plus de choses de notre activité. Więc ważne jest, żeby ludzie przychodzili do naszych instytucji z pytaniami, na które my damy im odpowiedź. Que les gens viennent nous voir dans nos institutions, qu'ils posent des questions. À laquelle nous trouverons des réponses. Ale też taka moja osobista tutaj uwaga, że myślę, że jeżeli wyjdą z naszego muzeum z nowymi pytaniami, sprawi, że będą jeszcze więcej mówić o naszej historii. De notre musée avec des questions nouvelles, cela fera qu'ils vont parler encore plus de notre histoire. Bardzo dziękuję. Merci beaucoup.